Kobieta pomaga uwięzionemu wilkowi, a po 9 latach wilk ją odnajduje i następuje niewiarygodne wydarzenie. Na obrzeżach małej polskiej wsi, gdzie drewniane domy mieszały się z bujną roślinnością, mieszkała Zofia Kowalska, 13-letnia dziewczyna o miodowych oczach i uśmiechu, który rozjaśniał nawet najponurszy dzień. Jej dom, skromna chatka z dwiema izbami, stał na granicy między cywilizacją a gęstym lasem, który rozciągał się poza zasięg wzroku. Zofia dorastała w okolicy, gdzie bieda była tak powszechna jak słońce świecące nad ich blaszanymi dachami. Jej matka, Jadwiga, pracowała niestrudzenie, jako krawcowa w wiejskim warsztacie. Jej ręce zawsze zajęte naprawianiem i tworzeniem, by móc przynieść jedzenie na stół. Mimo jej wysiłków, niedostatek był stałym cieniem unoszącym się nad małą rodziną. Pewnego wiosennego poranka, gdy zapach dzikich kwiatów unosił się w powietrzu, Zofia obudziła się z determinacją błyszczącą w oczach. Spędziła noc słuchając burczenia w brzuchu matki, która odmawiała jedzenia, by jej córka mogła zjeść więcej. To ciche poświęcenie poruszyło serce Zofii, inspirując ją do szukania sposobu, by pomóc. Mamo, powiedziała Zofia, gdy Jadwiga przygotowywała się do wyjścia do pracy, dziś pójdę zbadać las. Może znajdę owoce lub zioła, których mogłybyśmy użyć. Jadwiga spojrzała na córkę z mieszaniną dumy i troski. Bądź ostrożna, moje dziecko. Las może być niebezpieczny dla młodej dziewczyny takiej jak ty. Zofia kiwnęła głową, przytulając matkę przed jej wyjściem. Gdy została sama, wzięła mały koszyk i zapuściła się w las. Jej bose stopy delikatnie stąpały po wilgotnej ziemi. Szum liści i śpiew ptaków otaczały ją, gdy szła naprzód. Jej oczy wypatrywały każdego skarbu, jaki natura mogłaby jej zaoferować. Po godzinach poszukiwań jej koszyk wciąż był pusty. Sfrustrowana, ale nie zniechęcona, Zofia postanowiła zapuścić się głębiej w las. Wtedy to usłyszała. Niski, bolesny jęk rozbrzmiewający między drzewami. Zaintrygowana i trochę przestraszona, podążyła za dźwiękiem do małej polany. Tam, uwięziony w okrutnej pułapce na zwierzęta, leżał młody wilk. Jego szara sierść była poplamiona krwią, a jego bursztynowe oczy błyszczały mieszaniną dzikości i strachu. Zofia poczuła, jak jej serce zatrzymuje się w piersi. Nigdy nie widziała wilka z tak bliska, a ten widok napełnił ją strachem i fascynacją w równych częściach. Wilk słabo warknął, gdy ją zobaczył, pokazując ostre zęby w cichym ostrzeżeniu. Ale Zofia nie widziała dzikiej bestii. Widziała żywą istotę cierpiącą, potrzebującą pomocy. Ostrożnie podeszła bliżej. Spokojnie, szepnęła, wyciągając drżącą rękę. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Wilk obserwował ją, jego oczy utkwione w niej z intensywnością, która zdawała się przenikać jej duszę. Powoli, jakby rozumiejąc jej słowa, zwierzę przestało warczeć i znieruchomiało, pozwalając Zofii podejść bliżej. Drżącymi, ale zdecydowanymi rękami Zofia zbadała pułapkę. Był to prosty, ale okrutny mechanizm zaprojektowany do łapania i trzymania. Biorąc głęboki oddech, by uspokoić nerwy, zaczęła pracować nad uwolnieniem wilka. Jej palce, przyzwyczajone do pomagania matce w szyciu, okazały się zwinne i precyzyjne, gdy manipulowała mechanizmem. Po kilku minutach napięcia, podczas których Zofia obawiała się, że wilk może ją w każdej chwili zaatakować, pułapka w końcu się otworzyła. Wilk jednak nie poruszył się natychmiast. Jego łapa była poważnie zraniona, a zwierzę wydawało się zbyt słabe, by wstać. Zofia rozejrzała się, szukając czegoś, co mogłoby pomóc. Przypomniała sobie historię, które opowiadała jej babcia o leczniczych właściwościach niektórych leśnych roślin. Z odnowioną determinacją zaczęła zbierać liście i kwiaty, które rozpoznawała z tych opowieści. Rozcierając rośliny między dwoma kamieniami, by utworzyć pastę, Zofia ponownie zbliżyła się do wilka. To może trochę szczypać, mruknęła, bardziej by uspokoić siebie niż zwierzę. Delikatnie nałożyła mieszankę na ranę wilka, który wydał z siebie cichy jęk, ale nie wykonał żadnego ruchu, by ją powstrzymać. Pracując, Zofia nie mogła nie zauważyć piękna zwierzęcia. Jego sierść, choć poplamiona krwią, była miękka i gęsta. Jego oczy, które teraz patrzyły na nią z tym, co wydawało się być mieszaniną ciekawości i wdzięczności, były głęboko bursztynowe i błyszczały inteligencją. Będzie dobrze, zapewniła Zofia,
kończąc bandażowanie łapy paskami, które urwała z własnej spódnicy. Wrócę jutro, żeby zobaczyć, jak się masz i przynieść ci coś do jedzenia. Wstając, Zofia zdała sobie sprawę, że słońce już nisko wisiało na horyzoncie. Spędziła godziny w lesie, a jej matka będzie zmartwiona. Z ostatnim spojrzeniem na wilka, który teraz odpoczywał spokojniej, Zofia pospieszyła z powrotem do domu. Tej nocy, leżąc w łóżku i słuchając dźwięków lasu przez otwarte okno, Zofia nie mogła przestać myśleć o wilku. Było coś w jego oczach, połączenie, które poczuła w momencie, gdy ich spojrzenia się spotkały. Było to, jakby los splótł ich ścieżki z jakiegoś powodu, którego jeszcze nie mogła zrozumieć. Gdy sen ją ogarniał, Zofia złożyła cichą obietnicę. Zaopiekuje się tym wilkiem, pomoże mu wyzdrowieć bez względu na koszty. Nie wiedziała dlaczego, ale czuła, że to spotkanie było początkiem czegoś ważnego, czegoś, co na zawsze zmieni jej życie. Pohukiwanie sowy w oddali zdawało się pieczętować jej obietnicę, a Zofia zasnęła z uśmiechem na ustach, śniąc o bursztynowych oczach i lesie pełnym tajemnic do odkrycia. Świt wstawał nad małą wioską, barwiąc niebo odcieniami różu i złota. Zofia obudziła się z pierwszym pianiem koguta, jej myśli natychmiast wypełnione zranionym wilkiem, którego zostawiła w lesie. Ubrała się pospiesznie, zabierając kawałek czerstwego chleba z kuchni, zanim po cichu wyszła z domu. Poranna rosa zwilżała trawę pod jej bosymi stopami, gdy kierowała się w stronę lasu. Świeże powietrze wypełniało jej płuca, przynosząc ze sobą zapach sosny i wilgotnej ziemi. Z każdym krokiem Zofia czuła, jak w jej piersi rośnie mieszanka emocji i niepokoju. Czy wilk wciąż tam będzie? Czy przeżył noc? Gdy dotarła na polanę, gdzie znalazła ranne zwierzę, Zofia wstrzymała oddech. Tam, w tym samym miejscu, gdzie go zostawiła, leżał wilk. Słysząc jej kroki, zwierzę podniosło głowę, jego bursztynowe oczy utkwione w niej spojrzeniem, które zdawało się ją rozpoznawać. Dzień dobry, szepnęła Zofia, powoli się zbliżając. Cieszę się, że nadal tu jesteś. Wilk nie wykonał żadnego ruchu, by się odsunąć, pozwalając dziewczynie podejść. Zofia uklękła obok niego, ostrożnie badając ranę na jego łapie. Ku jej uldze opuchlizna zdawała się zmniejszyć i nie było oznak infekcji. Spójrz, przyniosłam ci coś do jedzenia, powiedziała, wyciągając chleb z kieszeni. Połamała go na małe kawałki i zaoferowała wilkowi, który ostrożnie je obwąchał, zanim powoli zaczął jeść. Podczas gdy wilk jadł, Zofia wykorzystała okazję, by zebrać więcej ziół. Tym razem przygotowała bardziej złożoną maść, mieszając rośliny z wodą z pobliskiego strumyka. Z delikatnością ponownie oczyściła i opatrzyła ranę wilka. Nazwę cię Księżyc, zdecydowała Zofia podczas pracy. Ze względu na kolor twojej sierści, która błyszczy jak księżyc w pełni. Wilk, jakby rozumiejąc, podniósł na nią wzrok. Przez chwilę Zofia czuła, że może zajrzeć prosto w duszę zwierzęcia. Głębokie i niewytłumaczalne połączenie, które napełniło ją kojącym ciepłem. Kolejne dni stały się rutyną dla Zofii. Każdego ranka, zanim jej matka się obudziła, wymykała się do lasu, by zaopiekować się księżycem. Zabierała ze sobą resztki jedzenia, które mogła zachować bez zwracania uwagi matki, czując się winna z powodu sekretu, ale zdeterminowana, by pomóc swojemu nowemu przyjacielowi. Księżyc poprawiał się z dnia na dzień. Wkrótce był w stanie wstać, choć utykał podczas chodzenia. Zofia spędzała godziny siedząc obok wilka, opowiadając mu o swoim życiu, marzeniach i zmartwieniach. Księżyc słuchał z uwagą, która wydawała się niemal ludzka, jego bursztynowe oczy utkwione w niej z intensywnością, która sprawiała, że czuła się zrozumiana jak nigdy wcześniej. Wiesz, księżycu, powiedziała Zofia pewnego popołudnia, gdy słońce zaczynało zachodzić za drzewami, czasem czuję, że jesteś jedynym, który naprawdę mnie rozumie. W domu mama jest zawsze taka zmęczona i zmartwiona, a w szkole inne dzieci śmieją się ze mnie, bo jestem biedna. Ale tutaj, z tobą, mogę być sobą. Księżyc odpowiedział, kładąc głowę na kolanach Zofii, gest, który napełnił ją emocjami. Nie mogąc się powstrzymać, dziewczyna zanurzyła palce w miękkim futrze wilka, zachwycona zaufaniem, jakim dzikie zwierzę ją obdarzyło. Gdy dni zmieniały się w tygodnie, Zofia zauważyła zmiany w sobie. Czuła się silniejsza, pewniejsza siebie. Czas spędzony w lesie z księżycem nauczył ją o wytrzymałości i odwadze.
Nauczyła się poruszać cicho między drzewami, rozpoznawać dźwięki i zapachy lasu, czuć się częścią czegoś większego niż ona sama. Jednak wraz z poprawą stanu księżyca, Zofia wiedziała, że zbliża się moment pożegnania. Wilk mógł już chodzić bez trudności, a jego dzika natura zaczynała się coraz wyraźniej przejawiać. Czasami księżyc znikał na godziny, wracając z potarganym futrem i zapachem przygody. Pewnego ranka Zofia przybyła na polanę i zastała księżyca stojącego, patrzącego w głąb lasu. Serce dziewczyny ścisnęło się, wiedząc, co to oznacza. To już czas, prawda? Szepnęła, zbliżając się do wilka. Księżyc odwrócił się do niej, jego oczy pełne emocji, której Zofia nie potrafiła opisać, ale doskonale rozumiała. Ze łzami w oczach Zofia po raz ostatni objęła księżyca. Dziękuję, mruknęła w futro wilka. Dziękuję, że byłeś moim przyjacielem, że nauczyłeś mnie tak wiele. Nigdy cię nie zapomnę. Księżyc delikatnie polizał policzek Zofii, gest pożegnania, który sprawił, że serce dziewczyny wypełniło się słodko-gorzką mieszanką radości i smutku. Potem, z ostatnim spojrzeniem, wilk odwrócił się i zagłębił w las. Jego szara sylwetka zniknęła między drzewami. Zofia stała tam długo, wpatrując się w punkt, w którym księżyc zniknął. Choć jej serce bolało z powodu rozstania z przyjacielem, czuła też dziwne uczucie spełnienia. Wiedziała, że to doświadczenie zmieniło ją na zawsze. Wracając do domu, Zofia niosła ze sobą nie tylko wspomnienia czasu spędzonego z księżycem, ale także nową siłę i determinację. Las, który kiedyś wydawał się jej tajemniczym i groźnym miejscem, teraz czuł się jak drugi dom. Pewnego dnia obiecała sobie: znowu cię zobaczę, księżycu. A kiedy to się stanie, będę silniejsza i odważniejsza niż teraz. Z tą obietnicą w sercu Zofia wróciła do swojego życia we wsi. Ale teraz, za każdym razem, gdy patrzyła w stronę lasu, czuła szczególne połączenie, niewidzialną więź, która łączyła ją z księżycem i tajemnicami, które las skrywał. Wiedziała, że jej przygoda się nie skończyła. W rzeczywistości czuła, że dopiero się zaczyna. Czas nieubłaganie płynął w małej polskiej wsi. Dni zmieniały się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a miesiące w lata. Zofia, dziewczynka, która kiedyś uratowała rannego wilka w lesie, przekształciła się w młodą kobietę w wieku 22 lat, z tym samym blaskiem w miodowych oczach, ale z dojrzałością i determinacją, które mogą dać tylko lata i doświadczenia. Mimo że minęło 9 lat od jej spotkania z księżycem, Zofia nigdy nie zapomniała tych dni w lesie. Lekcja odwagi i współczucia, której się nauczyła, stała się fundamentem jej charakteru, kierując każdą jej decyzją i działaniem. Życie nie było łatwe dla Zofii i jej matki, Jadwigi. Bieda nadal była stałym towarzyszem, ale obie znalazły sposoby, by sobie radzić. Jadwiga nadal pracowała w warsztacie krawieckim, jej ręce teraz bardziej pomarszczone, ale równie zręczne. Zofia z kolei znalazła pracę jako asystentka w małej wiejskiej przychodni, gdzie jej znajomość ziół leczniczych, zdobyta podczas opieki nad księżycem, okazała się nieoceniona. Pewnego wiosennego poranka, gdy Zofia szła do przychodni, zatrzymała się na chwilę, by spojrzeć w stronę lasu. Jak zawsze poczuła to szczególne połączenie, to ciche wezwanie, które nigdy jej nie opuściło. Uśmiechnęła się do siebie, przypominając sobie obietnicę, którą złożyła lata temu. Kiedyś, księżycu, szepnęła do wiatru, kiedyś znowu się spotkamy. Po przybyciu do przychodni Zofia zastała niezwykłą scenę. Młody mężczyzna, z rękami poplamionymi smarem i wyrazem bólu na twarzy, siedział w poczekalni. Dzień dobry, przywitała się Zofia, podchodząc do niego. W czym mogę pomóc? Młody mężczyzna podniósł wzrok i przez moment Zofia poczuła, jakby świat się zatrzymał. Jego oczy były ciepłego, brązowego koloru, pełne dobroci, która natychmiast ją oczarowała. Nazywam się Marek, odpowiedział z nieśmiałym uśmiechem. Pracuję w warsztacie mechanicznym po drugiej stronie wsi. Zraniłem się w rękę narzędziem i... Zofia nie potrzebowała więcej wyjaśnień. Z łagodnością wzięła rękę Marka i zbadała ją. Cięcie nie było głębokie, ale wymagało opatrzenia. Nie martw się, zapewniła go. Zaraz cię opatrzę. Podczas czyszczenia i bandażowania rany Marka, Zofia nie mogła oprzeć się wrażeniu natychmiastowego połączenia z nim. Rozmawiali żywo, odkrywając, że mają wiele wspólnego. Oboje dorastali we wsi, stawiając czoła trudnościom,
ale zachowując nadzieję na lepszą przyszłość. Od tego dnia Marek stał się stałą obecnością w życiu Zofii. Spotykali się przypadkiem na targu, dzielili spacery po wiejskim placu i powoli czuła i szczera miłość zaczęła rozkwitać między nimi. Miesiące po ich pierwszym spotkaniu Marek zabrał Zofię na mały piknik na obrzeżach wsi, blisko lasu, który tak wiele dla niej znaczył. W cieniu wielkiego dębu Marek wziął ręce Zofii w swoje. Zofio, powiedział. Jego głos lekko drżał z nerwów. Te miesiące z tobą były najszczęśliwszymi w moim życiu. Wiem, że nie mam wiele do zaoferowania, ale obiecuję kochać cię i dbać o ciebie zawsze. Czy wyjdziesz za mnie? Łzy napłynęły do oczu Zofii, gdy entuzjastycznie skinęła głową. Tak, Marku, oczywiście, że tak. Pocałunek, którym się podzielili, przypieczętował ich obietnicę miłości, podczas gdy las zdawał się szeptać swoją aprobatę w delikatnym ruchu liści. Ślub był skromną, ale pełną radości uroczystością. Cała wieś zjednoczyła się, by świętować związek Zofii i Marka. Jadwiga ze łzami szczęścia w oczach objęła swoją córkę i nowego zięcia. Wdzięczna, że widzi Zofię tak szczęśliwą. Pierwsze miesiące małżeństwa były jak sen dla młodej pary. Chociaż mieszkali w małym i skromnym domu, wypełnili go miłością i nadzieją. Zofia nadal pracowała w przychodni, podczas gdy Marek ciężko pracował w warsztacie mechanicznym, marząc o tym, by pewnego dnia otworzyć własny biznes. Jednak życie rzadko jest łatwą drogą i wkrótce stanęli przed swoim pierwszym wielkim wyzwaniem. Pewnego ranka Zofia obudziła się, czując zawroty głowy i nudności. Początkowo przypisała to czemuś, co zjadła, ale gdy objawy utrzymywały się przez kilka dni, w jej umyśle zaczęło kiełkować podejrzenie. Z mieszaniną emocji i nerwów Zofia zrobiła test w przychodni. Gdy pozytywny wynik potwierdził jej podejrzenia, poczuła, jak jej serce wypełnia się nieopisaną radością. Tego wieczoru, gdy Marek wrócił z pracy, Zofia powitała go promiennym uśmiechem. Marku, powiedziała, biorąc ręce męża w swoje, mam ci coś wspaniałego do powiedzenia. Zostaniemy rodzicami. Wyraz twarzy Marka przeszedł od zaskoczenia do euforii w ciągu kilku sekund. Podniósł Zofię w ramionach, kręcąc się z nią wśród śmiechu i łez szczęścia. Dziecko! Wykrzyknął Marek, czule całując Zofię. Nasze dziecko! O, Zofio, uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Tej nocy, leżąc w łóżku, Zofia i Marek rozmawiali godzinami o swoich marzeniach i planach na przyszłość. Wyobrażali sobie, jakie będzie ich dziecko, dyskutowali o imionach i obiecali sobie nawzajem, że zrobią wszystko, co w ich mocy, by dać swojemu dziecku życie pełne miłości i możliwości. Podczas gdy Marek spał, Zofia cicho wstała i podeszła do okna. Spojrzała w stronę lasu, który rozciągał się w oddali w świetle księżyca. Instynktownie położyła rękę na brzuchu, gdzie rosło nowe życie. Księżycu, szepnęła do nocnego wiatru. Chciałabym, żebyś mógł zobaczyć, kim się stałam. Chciałabym, żebyś mógł poznać rodzinę, którą zakładam. Dziękuję za lekcję, której nauczyłeś mnie tyle lat temu. Obiecuję przekazać tę samą miłość i współczucie mojemu dziecku. Z tą cichą obietnicą Zofia wróciła do łóżka, wtulając się w Marka. Zasypiając, poczuła głęboki spokój, jakby wszechświat zapewniał ją, że mimo wyzwań, które mogą nadejść, wszystko będzie dobrze. Miesiące mijały szybko dla Zofii i Marka. Brzuch Zofii rósł z dnia na dzień, podobnie jak emocje i oczekiwania młodej pary. Mimo trudności finansowych, z jakimi się borykali, oboje starali się jak najlepiej przygotować na przyjście dziecka. Zofia nadal pracowała w przychodni, choć teraz w skróconym wymiarze godzin na zalecenie lekarza. Jej znajomość ziół leczniczych stała się jeszcze cenniejsza, ponieważ wielu mieszkańców wsi preferowało jej naturalne remedium od kosztownych leków, które przychodziły z miasta. Marek z kolei pracował długie godziny w warsztacie mechanicznym, zdeterminowany, by zaoszczędzić każdy grosz na przyszłość swojej rodziny. Jednak warunki w warsztacie stawały się coraz trudniejsze. Właściciel, pan Nowak, był znany z wybuchowego temperamentu i surowego traktowania pracowników. Pewnego popołudnia, gdy Zofia przygotowywała obiad, Marek wrócił do domu z ponurym wyrazem twarzy. Co się stało, kochanie? Zapytała Zofia, zaniepokojona, widząc niepokój w oczach męża. Marek ciężko opadł na krzesło, przeczesując włosy ręką z frustracją. To pan Nowak, powiedział w końcu.
Dziś zagroził, że zwolni kilku z nas, jeśli nie zwiększymy produkcji. Ale już pracujemy na maksimum, Zofio. Nie wiem, jak możemy zrobić więcej. Zofia podeszła do Marka, czule go przytulając. Wiem, kochanie, tak ciężko pracujesz, ale znajdziemy rozwiązanie, zobaczysz. Mimo słów zachęty, Zofia nie mogła powstrzymać ukłucia niepokoju. Z dzieckiem w drodze nie mogli sobie pozwolić na utratę dochodu Marka. Kolejne dni były napięte. Marek wracał każdego wieczoru coraz bardziej zmęczony i zestresowany. Zofia robiła wszystko, co w jej mocy, by go pocieszyć, ale widziała, jak presja wpływa na jej męża. Pewnego wieczoru podczas kolacji Marek odłożył widelec z westchnieniem frustracji. Nie mogę tak dalej, Zofio. Pan Nowak wymaga coraz więcej i więcej. Dziś nawet zasugerował, że powinniśmy pracować w niedzielę, bez dodatkowej zapłaty. Zofia wzięła rękę Marka w swoje. To nie jest fair, Marku. Musicie coś zrobić. Porozmawiać z nim. Próbowaliśmy, odpowiedział Marek, porażka wyraźna w jego głosie. Ale pan Nowak zagroził, że zastąpi nas wszystkich, jeśli będziemy dalej narzekać. Mówi, że jest wielu chętnych, którzy zajęliby nasze miejsca. Zofia poczuła, jak gniew rośnie w niej. Jak ktoś mógł tak traktować swoich pracowników? Przypomniała sobie lekcje odwagi, których nauczyła się lata temu od księżyca. Nie możecie pozwolić, żeby tak was traktował, powiedziała stanowczo. Musicie trzymać się razem, pokazać panu Nowakowi, że nie może was wykorzystywać. Marek spojrzał na Zofię z mieszaniną podziwu i troski. Masz rację, kochanie, ale boję się. Jeśli stracimy tę pracę, znajdziemy sposób, zapewniła Zofia, gładząc swój brzuch. Dla naszego dziecka, dla naszej przyszłości. Nie możemy żyć w strachu. Zainspirowany siłą Zofii, Marek postanowił porozmawiać ze swoimi współpracownikami. W tajemnicy zaczęli organizować pokojowy protest, zdecydowani domagać się sprawiedliwych warunków i godnego traktowania. Nadszedł dzień protestu. Zofia, mimo zaawansowanej ciąży, nalegała, by towarzyszyć Markowi. Jesteśmy w tym razem, powiedziała mu, jej głos pełen determinacji. Przed warsztatem zebrali się pracownicy, trzymając transparenty domagające się sprawiedliwości i szacunku. Marek, z Zofią u boku, wystąpił do przodu, by porozmawiać z panem Nowakiem, który wyszedł wściekły ze swojego biura. Co to ma znaczyć? Ryknął pan Nowak, jego twarz czerwona z gniewu. Wszyscy jesteście zwolnieni. Nie może pan tego zrobić, odpowiedział Marek spokojnie. Jesteśmy uczciwymi pracownikami, którzy proszą tylko o sprawiedliwe traktowanie. Jeśli nas pan wszystkich zwolni, kto będzie wykonywał pracę? Pan Nowak rozejrzał się, zauważając, że kilku klientów i mieszkańców wsi zatrzymało się, by obserwować scenę. Jego wyraz twarzy zmienił się z gniewu na niepokój, gdy zdał sobie sprawę, że traci kontrolę nad sytuacją. W tym momencie Zofia wystąpiła do przodu. Panie Nowak, w tym momencie Zofia wystąpiła do przodu. Czy panie Nowak, powiedziała jasnym i stanowczym głosem. Ci mężczyźni są sercem pańskiego biznesu. Bez nich nie miałby pan nic. Czy nie uważa pan, że zasługują na to, by traktować ich z godnością? Słowa Zofii zdawały się mieć wpływ na pana Nowaka. Przez chwilę mężczyzna wydawał się wahać, patrząc na pracowników, a potem na tłum, który się zebrał. Właśnie gdy wydawało się, że sytuacja może zostać rozwiązana pokojowo, Zofia poczuła ostry ból w brzuchu. Sapnęła, chwytając się za brzuch. Zofio! Zawołał Marek, podtrzymując ją. Co się dzieje? Dziecko! Szepnęła Zofia, ból wyraźny w jej głosie. Chyba już idzie. Napięcie w atmosferze natychmiast się zmieniło. Pracownicy, nawet pan Nowak, na chwilę zapomnieli o swoich różnicach w obliczu nagłej sytuacji. Szybko! Krzyknął ktoś. Trzeba ją zabrać do przychodni. Marek podniósł Zofię na ręce, strach i troska wyraźne na jego twarzy. Pan Nowak w nieoczekiwanym geście podszedł bliżej. Użyjcie mojego samochodu, powiedział, wręczając kluczyki Markowi. To szybsze niż pójście pieszo. Gdy Marek umieszczał Zofię na tylnym siedzeniu samochodu, ona spojrzała w kierunku lasu w oddali. Pośród bólu i niepokoju przez jej myśli przemknęła myśl: Księżycu, daj mi siłę. Potrzebuję jej teraz bardziej niż kiedykolwiek. Samochód ruszył, zostawiając za sobą grupę wstrząśniętych pracowników i gapiów. Protest przybrał nieoczekiwany obrót i nikt nie wiedział, jak skończy się ta historia. Jedyne, co było pewne, to to, że życie Zofii i Marka miało się zmienić na zawsze. Gdy pojazd pędził w kierunku przychodni,
Zofia zamknęła oczy, głęboko oddychając. Trzymała się ręki Marka, czując, że stoją na krawędzi czegoś wielkiego. Czegoś, co wystawi na próbę wszystko, czego się nauczyli i kim byli. Przyszłość była niepewna, ale razem byli gotowi stawić jej czoła. Samochód pana Nowaka pędził ulicami wsi z zawrotną prędkością, z Markiem za kierownicą, jego knykcie białe od mocnego ściskania kierownicy. Na tylnym siedzeniu Zofia dyszała. Ból skurczów nasilał się z każdą minutą. Wytrzymaj, kochanie, mruczał Marek, dzieląc uwagę między drogę a żonę. Już prawie jesteśmy w przychodni. Zofia kiwnęła słabo głową, zamykając oczy i koncentrując się na oddychaniu. W myślach przywoływała obraz księżyca, wilka, którego uratowała lata temu. Daj mi swoją siłę, pomyślała, przypominając sobie wytrzymałość i odwagę rannego zwierzęcia. W końcu dotarli do małej wiejskiej przychodni. Marek gwałtownie zahamował i wyskoczył z samochodu, krzycząc o pomoc, gdy otwierał tylne drzwi, by wyciągnąć Zofię. Doktor Kowalska, kobieta w średnim wieku o życzliwych oczach i pewnych rękach, szybko wyszła na dźwięk krzyków. Szybko! Rozkazała, pomagając Markowi wnieść Zofię do środka. Zabierzcie ją na salę porodową. Następne chwile były wirem aktywności. Zofia została umieszczona na łóżku, podczas gdy doktor Kowalska i pielęgniarki sprawnie poruszały się wokół niej, przygotowując wszystko, co niezbędne do porodu. Marku, wydyszała Zofia, ściskając rękę męża. Boję się. Marek pocałował jej spocone czoło, jego oczy pełne miłości i troski. Jestem tu, kochanie. Jesteś najsilniejszą kobietą, jaką znam. Dasz radę. Godziny mijały powoli. Każdy skurcz był intensywniejszy od poprzedniego. Zofia krzyczała, płakała, a w chwilach wytchnienia między skurczami szeptała imię księżyca jak mantrę, szukając pocieszenia we wspomnieniu starego przyjaciela. Na zewnątrz przychodni zebrał się tłum. Pracownicy warsztatu, sąsiedzi, a nawet pan Nowak czekali z niecierpliwością na wieści. Napięcie protestu rozpłynęło się, zastąpione zbiorową troską o Zofię i jej dziecko. Wewnątrz sali porodowej doktor Kowalska zachęcała Zofię. Już prawie, Zofio, jeszcze jeden wysiłek, pchaj! Z rozdzierającym krzykiem i ostatnim najwyższym wysiłkiem Zofia urodziła. Płacz dziecka wypełnił salę. Dźwięk, który sprawił, że serce Zofii napełniło się niewypowiedzianą radością. To dziewczynka, ogłosiła doktor Kowalska, trzymając maleństwo. Piękna dziewczynka. Marek, ze łzami w oczach, przeciął pępowinę. Pielęgniarka oczyściła dziecko i owinęła je w kocyk, zanim położyła je w ramionach Zofii. Zofia spojrzała na swoją córkę po raz pierwszy, zachwycona doskonałością jej małej twarzy. Witaj, kochanie, szepnęła, jej głos załamany od emocji. Czekaliśmy na ciebie. Marek pochylił się, obejmując żonę i córkę. Jest idealna, powiedział, całując czoło obu. Dziękuję, Zofio. Dziękuję za ten cud. Podczas gdy mała rodzina dzieliła tę intymną chwilę, doktor Kowalska wyszła, by poinformować tłum czekający na zewnątrz. Chór wiwatów i oklasków wybuchł, gdy ogłosiła udane narodziny dziewczynki. Pan Nowak, który do tej pory milczał, podszedł do lekarki. Czy mogę ich zobaczyć? Zapytał, jego głos niezwykle łagodny. Lekarka skinęła głową i pan Nowak nieśmiało wszedł do pokoju. Scena, którą zastał, głęboko go poruszyła. Zofia, wyczerpana, ale promienna, trzymająca swoje dziecko, z Markiem u jej boku, oboje z wyrazami czystego szczęścia. Gratulacje, powiedział pan Nowak, jego głos pełen emocji. Ja chcę przeprosić za wszystko. Widząc to, uświadamiam sobie, co naprawdę ma znaczenie. Marek i Zofia wymienili zaskoczone spojrzenia. Dziękujemy, panie Nowak, odpowiedział Marek. I dziękujemy za pomoc w dotarciu tu na czas. Pan Nowak skinął głową. Mały uśmiech formował się na jego ustach. Rzeczy zmienią się w warsztacie, obiecał. Macie moje słowo. Gdy pan Nowak wychodził z pokoju, Zofia spojrzała na swoją córkę, a potem na Marka. Jak ją nazwiemy? Zapytała. Marek uśmiechnął się, gładząc policzek córki. Co powiesz na księżyc? Zasugerował. Na cześć twojego przyjaciela z lasu, który dał ci siłę, by dotrzeć aż tutaj. Zofia poczuła, że łzy znowu napełniają jej oczy. Księżyc, powtórzyła, próbując imienia. To idealne. W tym momencie, jakby odpowiadając na swoje imię, mała księżyc otworzyła oczy po raz pierwszy.
Zofia wstrzymała oddech, widząc, że oczy jej córki są ciepłego, bursztynowego koloru, tak podobne do oczu wilka, którego uratowała lata temu. Witaj na świecie, księżycu, szepnęła Zofia, czując głębokie połączenie ze swoją córką, jakby w jakiś sposób duch wilka żył w niej. Kolejne dni były wirem wizyt i gratulacji. Jadwiga, matka Zofii, nie mogła powstrzymać łez za każdym razem, gdy trzymała swoją wnuczkę. Współpracownicy Marka przyszli grupą, przynosząc małe prezenty i życzenia. Pan Nowak dotrzymał obietnicy. W tygodniach po narodzinach księżyca wprowadził znaczące zmiany w warsztacie. Lepsze warunki pracy, sprawiedliwsze godziny, a nawet skromną podwyżkę dla wszystkich. Protest, który rozpoczął się z napięciem, zakończył się przynosząc pozytywną transformację dla całej społeczności. Podczas gdy Zofia dochodziła do siebie i przystosowywała się do nowej roli matki, często przyłapywała się na patrzeniu w stronę lasu przez okno sypialni. Z księżycem w ramionach opowiadała jej historię o odważnym wilku, który zmienił jej życie. Pewnego dnia, obiecywała Zofia swojej córce, zabiorę cię do lasu i pokażę ci wszystkie jego sekrety. Nauczę cię być silną i współczującą, jak księżyc, który dał ci imię. Marek, obserwując swoją żonę i córkę, czuł, jak jego serce przepełnia się miłością i wdzięcznością. Mimo trudności, z którymi się zmierzyli i tych, które z pewnością czekały ich w przyszłości, wiedział, że razem mogą pokonać każdą przeszkodę. Gdy słońce zachodziło nad małą wsią, kąpiąc pokój w złotym świetle, Zofia, Marek i mała księżyc tworzyli obraz pokoju i nadziei. Był to początek nowego rozdziału w ich życiu, pełnego obietnic i nieskończonych możliwości. Lata mijały szybko dla małej rodziny. Księżyc dorastała, stając się żywą i ciekawską dziewczynką, ze szczególnym połączeniem z naturą, które przypominało Zofii jej własne dzieciństwo. W wieku 5 lat księżyc była żywym portretem swojej matki, z tymi samymi bursztynowymi oczami, które zdawały się błyszczeć mądrością wykraczającą poza jej wiek. Zofia wróciła do pracy w przychodni, teraz z większą odpowiedzialnością. Jej wiedza o ziołach leczniczych się rozszerzyła, a wielu mieszkańców wsi szukało u niej porad i naturalnych leków. Marek z kolei został kierownikiem mechanikiem w warsztacie pana Nowaka, który dotrzymał obietnicy poprawy warunków pracy. Jednak mimo pozornej stabilizacji, Zofia i Marek nie mogli się oprzeć wrażeniu, że czegoś brakuje w ich życiu. Marzenie Marka o posiadaniu własnego warsztatu wciąż tliło się, podczas gdy Zofia pragnęła móc pomagać większej liczbie osób swoją wiedzą o medycynie naturalnej. Pewnego popołudnia, gdy rodzina cieszyła się piknikiem na skraju lasu, księżyc podbiegła do rodziców, jej oczy błyszczały z podekscytowania. Mamo, tato, zawołała, widziałam wilka. Tam, między drzewami, Zofia i Marek wymienili zaskoczone i zaniepokojone spojrzenia. Jesteś pewna, kochanie? Zapytała Zofia, wpatrując się w las. Księżyc energicznie pokiwała głową. Tak, mamo. Był duży i szary, jak w twoich opowieściach. Spojrzał na mnie, a potem zniknął. Marek wstał opiekuńczy. Może powinniśmy już iść, jeśli w pobliżu są wilki? Ale Zofia poczuła dziwny spokój. Nie, poczekaj, powiedziała, biorąc księżyc za rękę. Myślę, że to może być znak. Znak? Zapytał Marek, zdezorientowany. Zofia skinęła głową, jej oczy utkwione w lesie. Myślałam o tym, Marku, a gdybyśmy połączyli nasze marzenia, twoje pragnienie posiadania własnego biznesu i moją pasję do medycyny naturalnej. Moglibyśmy otworzyć sklep z naturalnymi lekarstwami, z małym warsztatem mechanicznym obok. Marek mrugnął, zaskoczony pomysłem. Ale Zofio, jak moglibyśmy to zrobić? Nie mamy pieniędzy na rozpoczęcie biznesu. Możemy zacząć powoli, nalegała Zofia. Emocje rosły w jej głosie. Mogę przygotowywać leki w domu na początku, a ty mógłbyś robić naprawy w weekendy. Z czasem zaoszczędzimy wystarczająco, aby otworzyć własny lokal. Księżyc, która uważnie słuchała, podskoczyła z radości. Tak, a ja mogę pomagać zbierać zioła w lesie. Marek spojrzał na swoją żonę i córkę. Uśmiech powoli formował się na jego twarzy. To szaleństwo, powiedział, ale mogłoby się udać. Musielibyśmy bardzo ciężko pracować. Zrobimy to razem, odpowiedziała Zofia, ściskając jego dłoń. Jako rodzina. Tej nocy, po położeniu księżyca spać, Zofia i Marek siedzieli do późna, planując swoją przyszłość. Robili listy,
obliczali koszty i marzyli na wielką skalę. Mimo przeszkód, o których wiedzieli, że staną na ich drodze, czuli się pełni nadziei i determinacji. Kolejne miesiące były wirem aktywności. Zofia zaczęła przygotowywać nalewki, maści i herbaty w swojej kuchni, używając ziół, które zbierała z księżycem podczas spacerów po lesie. Marek w tym czasie zaczął robić drobne naprawy w wolnym czasie, stopniowo zdobywając reputację dzięki swojej umiejętności i uczciwości. Wieś, zawsze zjednoczona, przyjęła wiadomość o nowym przedsięwzięciu Zofii i Marka z entuzjazmem. Wielu zaoferowało pomoc, pan Nowak pożyczył im narzędzia, doktor Kowalska polecała leki Zofii swoim pacjentom, a sąsiedzi rozpowszechniali informacje o usługach Marka. Jednak nie wszystko było łatwe. Były noce, kiedy Zofia i Marek nie mogli zasnąć, martwiąc się o finanse i przyszłość. Księżyc, spostrzegawcza jak zawsze, zauważała napięcie rodziców i starała się ich rozweselać swoimi historiami i rysunkami wilka, którego widziała. Pewnego dnia, gdy Zofia i Księżyc zbierały zioła w lesie, dziewczynka nagle zatrzymała się, jej oczy utkwione w punkcie między drzewami. Mamo, szepnęła, to znowu on. Zofia spojrzała w kierunku, który wskazywała jej córka i poczuła, jak jej serce się zatrzymuje. Tam, kilka metrów dalej, stał szary wilk, majestatyczny i spokojny. Jego oczy, głęboko bursztynowe, były utkwione w nich. Księżycu, mruknęła Zofia, ściskając rękę córki. Nie ruszaj się. Ale wilk nie wydawał się zagrażający. W rzeczywistości było coś w jego spojrzeniu, co wydawało się Zofii znajome. Czyżby to był... Jakby odpowiadając na jej nieme pytanie, wilk lekko skinął głową w geście, który wydawał się być aktem rozpoznania. Potem, tak cicho jak się pojawił, odwrócił się i zniknął w lesie. Mamo! Wykrzyknęła księżyc podekscytowana. Przywitał się z nami. Widziałaś? Zofia skinęła głową, łzy emocji formowały się w jej oczach. Tak, kochanie, widziałam. To spotkanie odnowiło determinację Zofii. Tego wieczoru opowiedziała Markowi o tym, co się wydarzyło i razem zdecydowali, że to znak, że są na właściwej drodze. Z odnowioną energią podwoili swoje wysiłki. Zofia eksperymentowała z nowymi formułami, tworząc leki, które wkrótce stały się sławne poza granicami wsi. Marek z kolei zaczął otrzymywać prośby z sąsiednich wiosek o naprawę pojazdów, których inni mechanicy nie potrafili naprawić. Księżyc, dorastając w tym środowisku ciężkiej pracy i wielkich marzeń, rozwinęła nienasyconą ciekawość. Spędzała godziny pomagając matce klasyfikować zioła i ojcu organizować narzędzia. W szkole wyróżniała się w naukach przyrodniczych i matematyce, zafascynowana tym, jak ta wiedza ma zastosowanie w pracy jej rodziców. W końcu, po 2 latach nieustannej pracy, oszczędzania i poświęceń, Zofia i Marek mieli wystarczająco dużo pieniędzy, aby wynająć mały lokal w centrum wsi. Z pomocą przyjaciół i sąsiadów odnowili go, tworząc przytulną przestrzeń na sklep z naturalnymi lekarstwami z przodu i skromny warsztat mechaniczny z tyłu. W dniu otwarcia cała wieś zebrała się, aby świętować. Doktor Kowalska przecięła wstęgę, oficjalnie otwierając biznes. Pan Nowak, dumny ze swojego byłego pracownika, był pierwszym, który kupił lek na swoje zapalenie stawów i umówił się na serwis swojego samochodu. Podczas gdy Zofia i Marek witali klientów i przyjaciół, którzy wypełniali ich nowy sklep, księżyc wymknęła się do drzwi. Patrząc w stronę lasu widocznego w oddali, dziewczynka uśmiechnęła się. Tam, na skraju drzew, wydawało jej się, że widzi szarą postać, która ich obserwuje. Podniosła rękę w małym geście powitania i przez chwilę wydawało jej się, że wilk skłonił głowę, zanim zniknął między drzewami. Księżyc wróciła do sklepu, jej serce pełne emocji, których nie potrafiła do końca wyjaśnić. Patrząc na swoich rodziców, zajętych i szczęśliwych, wiedziała, że to dopiero początek nowej przygody dla jej rodziny. A gdzieś w lesie cichy strażnik czuwał nad nimi, niewidzialna więź łącząca przeszłość z teraźniejszością i przyszłością. Kolejne miesiące po otwarciu sklepu i warsztatu były wirem aktywności dla rodziny. Biznes, który nazwali księżycowe lekarstwa i naprawy, na cześć zarówno ich córki, jak i wilka, który zainspirował ich podróż, zaczął rozkwitać. Unikalne połączenie naturalnych leków Zofii i umiejętności mechanicznych Marka przyciągało klientów nie tylko z ich wsi, ale także z okolicznych miejscowości.
Księżyc, teraz 8-letnia, stała się integralną częścią rodzinnego biznesu. Po szkole spędzała godziny w sklepie, pomagając organizować zioła, obsługując klientów swoim czarującym uśmiechem i okazjonalnie towarzysząc ojcu w warsztacie, by uczyć się o silnikach i narzędziach. Jednak sukces przyniósł też nowe wyzwania. W miarę jak reputacja księżycowych lekarstw i napraw rosła, zaczęła przyciągać uwagę mniej skrupulatnych konkurentów. Pewnego ranka Zofia przybyła do sklepu, by znaleźć wyważone drzwi i zdemolowane wnętrze. Rozbite słoiki, zioła rozsypane po podłodze i opróżniona kasa. Serce jej zamarło na widok chaosu. Marek przybył kilka minut później, jego twarz blada z troski. Wszystko w porządku? Zapytał, przytulając Zofię. Co się stało? Nie wiem, odpowiedziała Zofia, starając się zachować spokój. Kiedy przyszłam, już tak było. Księżyc, która nalegała, by przyjść z ojcem, patrzyła na scenę wielkimi, przestraszonymi oczami. Mamo, tato, powiedziała cicho, dlaczego ktoś miałby to zrobić? Zofia i Marek wymienili spojrzenia, niepewni, jak wyjaśnić okrucieństwo świata swojej córce. Zanim zdążyli odpowiedzieć, przybyła lokalna policja, by przeprowadzić dochodzenie. Podczas gdy funkcjonariusze zbierali zeznania i gromadzili dowody, sąsiedzi zaczęli zbierać się przed sklepem. Wiadomość o włamaniu szybko rozeszła się po wsi, a społeczność, która zawsze wspierała Zofię i Marka, była gotowa pomóc. Pan Nowak był jednym z pierwszych, którzy zaoferowali swoje wsparcie. Marku, Zofio, powiedział jego głos pełen emocji, cokolwiek będzie potrzebne, żebyście stanęli z powrotem na nogi, liczcie na mnie. Doktor Kowalska również podeszła, oferując pomoc w uzupełnieniu zapasów medycznych. Inni sąsiedzi zgłosili się na ochotników do pomocy w sprzątaniu i naprawie szkód. Poruszeni wsparciem społeczności, Zofia i Marek poczuli odnowioną determinację. Dziękujemy wam wszystkim, powiedziała Zofia ze łzami w oczach. Z waszą pomocą wrócimy silniejsi niż kiedykolwiek. Księżyc, obserwując scenę, poczuła mieszankę smutku i nadziei. Podczas gdy jej rodzice rozmawiali z sąsiadami i policją, dziewczynka wymknęła się na tył sklepu, gdzie małe okno wychodziło na las. Patrząc w stronę drzew, księżyc szepnęła: jeśli tam jesteś, Wilczku, proszę, pomóż nam. Potrzebujemy teraz twojej siły. Jakby odpowiadając na jej wezwanie, delikatny wiatr powiał z lasu, przynosząc ze sobą zapach sosny i wilgotnej ziemi. Księżyc poczuła, jak ogarnia ją spokój i wiedziała w swoim sercu, że w jakiś sposób wszystko będzie dobrze. Kolejne dni były wyzwaniem. Zofia i Marek pracowali niestrudzenie, naprawiając szkody i uzupełniając utracone zapasy. Księżyc, zdeterminowana, by pomóc, spędzała popołudnia po szkole, sortując zioła i czyszcząc słoiki. Tydzień po incydencie, gdy Zofia przygotowywała nową partię leków, zauważyła coś dziwnego w jednym z ziół, które księżyc zebrała. Była to roślina, której nigdy wcześniej nie widziała, z liśćmi głębokiej zieleni i małymi kwiatami jaskrawego błękitu. Zaintrygowana, Zofia zaczęła badać, skonsultowała swoje książki botaniczne i zadzwoniła do kilku swoich kontaktów w sąsiednich wsiach. W końcu odkryła, że roślina jest rzadkim gatunkiem, znanym ze swoich potężnych właściwości leczniczych. Podekscytowana odkryciem, Zofia zaczęła eksperymentować z nowym ziołem. Po tygodniach ostrożnych testów opracowała nowy lek, który okazał się niezwykle skuteczny w leczeniu dolegliwości, które wcześniej były trudne do opanowania. Nowy lek szybko stał się hitem. Pacjenci z całego województwa zaczęli przyjeżdżać do księżycowych lekarstw i napraw w poszukiwaniu cudownego eliksiru, jak go nazwali. Odnowiony sukces przyniósł ze sobą nowe wyzwania. Zofia i Marek znaleźli się pracując długie godziny, aby zaspokoić popyt, często poświęcając czas rodzinny. Księżyc, choć dumna z sukcesu rodziców, zaczęła czuć się troch księżyc, choć dumna z sukcesu rodziców, zaczęła czuć się trochę zaniedbana. Pewnego wieczoru, gdy Zofia i Marek dyskutowali o tym, jak rozszerzyć biznes, księżyc im przerwała. Mamo, tato, powiedziała, jej głos lekko drżał, czy możemy pójść do lasu w ten weekend tak jak kiedyś? Zofia i Marek spojrzeli na siebie, nagle świadomi, jak bardzo zaniedbywali swoją córkę. Oczywiście, kochanie, powiedziała Zofia, przytulając księżyc. Przepraszam, byliśmy tak zajęci. Zrobimy piknik, dodał Marek, dołączając do uścisku. Jak za dawnych czasów.
Nadszedł weekend i rodzina zapuściła się w las, obładowana koszem z jedzeniem i sercami pełnymi oczekiwania. Idąc, Zofia i Marek zdali sobie sprawę, jak bardzo tęsknili za tym świeżym powietrzem, szelestem liści pod stopami, śmiechem księżyca rozbrzmiewającym wśród drzew. Znaleźli słoneczną polanę i rozłożyli koc piknikowy. Jedząc i rozmawiając, dzieląc się historiami i śmiechem, czuli, jak stres i zmartwienia ostatnich tygodni znikają. Nagle księżyc wstała, jej oczy utkwione w czymś za drzewami. Patrzcie, szepnęła podekscytowana. Zofia i Marek podążyli za jej spojrzeniem i wstrzymali oddech. Tam, na skraju polany, stał wilk. Jego szare futro lśniło w słońcu, a jego bursztynowe oczy obserwowały ich z intensywnością, która zdawała się przenikać ich duszę. Przez chwilę czas zdawał się zatrzymać. Wilk patrzył na nich po kolei, jakby ich oceniał. Potem powoli skłonił głowę w geście, który wydawał się być aprobatą. Zanim zdążyli zareagować, wilk odwrócił się i zniknął między drzewami, tak cicho, jak się pojawił. Księżyc pierwsza przerwała ciszę. Widzieliście? Wykrzyknęła. To był on, wilk z twoich historii, mamo. Zofia skinęła głową, łzy wzruszenia w jej oczach. Tak, kochanie, to był on. Marek objął swoją rodzinę, czując dziwną mieszankę zdumienia i wdzięczności. Myślę, powiedział powoli, że to przypomnienie. Skąd pochodzimy, co naprawdę się liczy? Tego wieczoru, z powrotem w domu, rodzina usiadła razem, bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Rozmawiali o przyszłości, o tym, jak utrzymać równowagę między pracą a rodziną, o znaczeniu nie tracenia z oczu tego, co naprawdę ważne w życiu. Przygotowując się do snu, Zofia spojrzała przez okno na odległy las. W ciszy podziękowała wilkowi, życiu, przeznaczeniu za tę drugą szansę. Wiedziała, że droga przed nimi nie będzie łatwa, ale z rodziną u boku i duchem wilka prowadzącym ich byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, jakie przyszłość mogła przynieść. Lata mijały, a księżyc wyrosła na piękną 16-letnią dziewczynę. Jej związek z naturą i pasja do medycyny ziołowej, odziedziczona po matce, wzmocniły się z czasem. Księżycowe lekarstwa i naprawy stały się prosperującym i szanowanym biznesem, znanym w całym regionie z efektywnych naturalnych leków i doskonałej obsługi mechanicznej. Pewnego letniego popołudnia, gdy księżyc pomagała matce przygotować nową partię nalewek, Zofia zauważyła coś innego w swojej córce. Jej bursztynowe oczy, tak podobne do oczu wilka, błyszczały determinacją, która przypominała jej samą siebie, gdy była młoda. Księżycu, powiedziała Zofia, czy jest coś, co chciałabyś mi powiedzieć? Księżyc wzięła głęboki oddech, jakby czekała na ten moment. Mamo, zaczęła, myślałam, chcę studiować medycynę, chcę połączyć to, czego nauczyłam się od ciebie, z nowoczesną nauką. Myślę, że mogłabym pomóc wielu ludziom. Zofia poczuła mieszankę dumy i nostalgii. Jej mała już nie była taka mała. To trudna droga, kochanie, powiedziała łagodnie. Ale jeśli to jest to, czego naprawdę chcesz, ja i twój tata będziemy cię wspierać we wszystkim. Tego wieczoru, podczas rodzinnej kolacji, księżyc podzieliła się swoimi planami z Markiem. Choć początkowo zaskoczony, Marek nie mógł powstrzymać uśmiechu dumy. Moja córeczka, powiedział, będziesz niesamowitą lekarką. Jednak wiadomość przyniosła też gorzko słodką realizację. Księżyc musiałaby opuścić wieś, aby studiować w mieście. Myśl o rozstaniu z córką była trudna dla Zofii i Marka, ale wiedzieli, że to konieczne, aby księżyc mogła realizować swoje marzenia. Kolejne miesiące były wirem przygotowań. Księżyc niestrudzenie studiowała do egzaminów wstępnych, podczas gdy Zofia i Marek pracowali po godzinach, aby zaoszczędzić pieniądze na studia córki. Pewnej nocy, kilka tygodni przed wyjazdem księżyca do miasta, Zofia znalazła ją siedzącą na tylnym ganku, wpatrującą się w las. Wszystko w porządku, kochanie? Zapytała Zofia, siadając obok córki. Księżyc skinęła głową, ale jej oczy były pełne łez. Jestem podekscytowana studiami, mamo, ale też się boję. A co, jeśli nie będę wystarczająco dobra? A co, jeśli będę za bardzo za wami tęsknić? Zofia przytuliła swoją córkę. O, księżycu, powiedziała łagodnie. Oczywiście, że będziesz za nami tęsknić, a my za tobą. Ale nosisz w sobie siłę wilka, moja córeczko. Jesteś odważna i współczująca, inteligentna i zdeterminowana.
Wiem, że dokonasz wspaniałych rzeczy. Gdy matka i córka dzieliły te chwile, z lasu dobiegł odległy skowyt. Obie spojrzały na siebie zaskoczone. Myślisz, że to... zaczęła księżyc. Zofia uśmiechnęła się. Może. Być może to jego sposób, by powiedzieć ci, że zawsze będzie z tobą, bez względu na to, dokąd pójdziesz. Dzień wyjazdu księżyca nadszedł zbyt szybko. Rodzina zebrała się przed domem. Samochód Marka załadowany rzeczami księżyca. Oczy wszystkich były wilgotne, gdy się przytulali. Pamiętaj, powiedziała Zofia, trzymając twarz córki w dłoniach, zawsze, gdy będziesz potrzebować siły, pomyśl o Wilku. Jest w twoim sercu, w twoim imieniu, w twoich oczach. Marek mocno przytulił córkę. Jesteśmy z ciebie tak dumni, księżycu. Idź i podbij świat, ale nie zapominaj, skąd pochodzisz. Gdy księżyc wsiadała do samochodu, ruch na skraju lasu przykuł jej uwagę. Tam, ledwo widoczny między drzewami, stał Wilk. Jego bursztynowe oczy spotkały się z oczami księżyca na krótki moment, a potem zniknął w gęstwinie. Księżyc uśmiechnęła się przez łzy. To był znak, którego potrzebowała. Była gotowa na swoją nową przygodę. Miesiące mijały, a choć bardzo tęsknili za księżycem, Zofia i Marek dostosowali się do nowej rutyny. Telefony i okazjonalne wizyty księżyca wypełniały ich dni radością. Ich córka opowiadała z entuzjazmem o swoich zajęciach, nowych przyjaciołach i o tym, jak stosowała wiedzę o ziołach, którą wyniosła z domu, w swoich studiach medycznych. Pewnego dnia, prawie pod koniec pierwszego roku księżyca na uniwersytecie, Zofia otrzymała nieoczekiwany telefon. To był dziekan Wydziału Medycyny. Pani Kowalska, powiedział dziekan, pani córka księżyc dokonała niezwykłego odkrycia. Udało jej się połączyć jeden z waszych tradycyjnych leków z nowoczesnymi technikami medycznymi, tworząc innowacyjne leczenie choroby, którą uważaliśmy za nieuleczalną. Zofia słuchała z podziwem, jak dziekan wyjaśniał, jak praca księżyca rewolucjonizuje dziedzinę medycyny naturalnej. Jej serce wypełniło się dumą. Tego wieczoru Zofia i Marek świętowali sukces córki. Wznosząc toast, nie mogli się oprzeć myśli o długiej drodze, jaką przebyli od dnia, gdy młoda Zofia znalazła rannego wilka w lesie. Wiesz, Marku, powiedziała Zofia, patrząc w stronę lasu przez okno. Czasami myślę, że to wszystko. Nasza rodzina, nasz biznes, osiągnięcia księżyca. Wszystko zaczęło się od tego wilka. Marek skinął głową, obejmując żonę. To tak, jakby prowadził nas przez cały ten czas, powiedział. Najpierw ciebie, potem nas, a teraz księżyc. W tym momencie, jakby w odpowiedzi na ich słowa, z lasu dobiegł odległy skowyt. Zofia i Marek spojrzeli na siebie, uśmiechając się. Nie potrzebowali słów, aby wyrazić to, co czuli. Wiedzieli, że duch wilka, ten sam duch, który zainspirował Zofię tyle lat temu, teraz żył w księżycu, prowadząc ją w jej drodze do pomagania innym. Gdy słońce zachodziło nad małą wsią, kąpiąc las w złotych tonach, Zofia i Marek trwali w ciszy, wdzięczni za niezwykłą podróż, którą odbyli razem. A gdzieś w mieście księżyc pochylała się nad swoimi książkami, jej bursztynowe oczy błyszczały determinacją, niosąc ze sobą dziedzictwo wilka i miłość swojej rodziny. Skowyt wilka zniknął w oddali, ale jego obecność pozostała, cichy strażnik rodziny, którą dotknął tyle lat temu. Było to przypomnienie, że współczucie, odwaga i miłość mogą zmieniać życie, tworzyć nierozerwalne więzi i pozostawić dziedzictwo, które będzie trwać przez pokolenia. 5 lat minęło od wyjazdu księżyca na studia. Mała wieś zmieniła się niewiele, ale księżycowe lekarstwa i naprawy stały się krajowym punktem odniesienia w medycynie naturalnej i mechanice precyzyjnej. Zofia i Marek, teraz po 50, osiągnęli idealną równowagę między pracą a życiem osobistym, nigdy nie zapominając o lekcjach, których nauczyli się przez lata. Był wiosenny poranek, gdy otrzymali wiadomość, na którą czekali. Księżyc wracała do domu, nie tylko z wizytą, ale na stałe. Ukończyła studia medyczne z wyróżnieniem i teraz planowała otworzyć klinikę we wsi, łącząc swoją nowoczesną wiedzę medyczną z mądrością ziołową, którą odziedziczyła po matce. W dniu przyjazdu księżyca cała wieś zebrała się, aby ją powitać. Transparenty i kwiaty ozdabiały ulice, a powietrze było pełne oczekiwania. Gdy samochód księżyca pojawił się na horyzoncie,
Przez tłum przebiegł szmer emocji. Księżyc wysiadła z pojazdu. Jej bursztynowe oczy błyszczały emocją na widok rodziców. Pobiegła do nich, wtapiając się w uścisk, który zdawał się zawierać wszystkie lata rozłąki. Mamo, tato, szepnęła księżyc ze łzami w oczach, jestem w domu. Tej nocy, po ucichnięciu uroczystości, rodzina usiadła na tylnym ganku domu, patrząc w stronę lasu, który był świadkiem tylu kluczowych momentów w ich życiu. Wiecie, powiedziała księżyc, jej głos łagodny w ciszy nocy. Przez wszystkie moje lata w mieście nigdy nie przestałam czuć połączenia z tym miejscem, z wami, z Wilkiem. Zofia uśmiechnęła się, biorąc córkę za rękę. Wilk zawsze był z nami, prowadząc nas. A teraz, dodał Marek, przyniosłaś to przewodnictwo do świata nowoczesnej medycyny. Jesteśmy z ciebie tak dumni, księżycu. Księżyc opowiedziała im o swoich planach na klinikę, jak chciała połączyć to, co najlepsze z obu światów, aby pomagać ludziom. Jej oczy błyszczały tą samą pasją, którą Zofia miała, gdy była młoda. Podczas gdy rozmawiali, ruch na skraju lasu przykuł ich uwagę. Tam, skąpany w świetle księżyca, stał wilk. Ale tym razem nie był sam. Obok niego stała młodsza wilczyca. Jej oczy błyszczały z tą samą intensywnością. Rodzina wstrzymała oddech, zachwycona tym widokiem. Starszy wilk, ten sam, który zmienił ich życie tyle lat temu, skinął głową w ich kierunku w geście uznania. Potem zarówno on, jak i młoda wilczyca odwrócili się i zniknęli w lesie. To tak jakby, zaczęła księżyc, jej głos pełen zachwytu. Jakby krąg się zamknął, dokończyła Zofia, ściskając dłoń córki. Kolejne dni były wirem aktywności. Księżyc pracowała niestrudzenie nad założeniem swojej kliniki z bezwarunkowym wsparciem rodziców i całej wsi. Księżycowe lekarstwa i naprawy rozszerzyły się, aby obejmować nową klinikę, tworząc kompleksowe centrum zdrowia, które wkrótce stało się sławne w całym regionie. Rok po jej powrocie, w rocznicę dnia, w którym Zofia znalazła rannego wilka, rodzina postanowiła zrobić specjalny spacer po lesie. Zabrali ze sobą koszyk piknikowy, jak za dawnych czasów. Idąc znajomymi ścieżkami, Zofia nie mogła powstrzymać się od wspominania tego dnia, tyle lat temu, gdy przestraszona, ale odważna dziewczynka postanowiła pomóc rannemu wilkowi. Ile się zmieniło od tamtego czasu, a jednak istota tego, kim byli, pozostała nienaruszona. Dotarli na polanę, gdzie wszystko się zaczęło. Czas zdawał się tu zatrzymać. Drzewa, kwiaty, nawet kamienie wydawały się dokładnie takie same, jak Zofia je pamiętała. Księżyc uklękła, delikatnie dotykając ziemi. To tutaj go znalazłaś, prawda, mamo? Zofia skinęła głową. Wspomnienia zalewały jej umysł. Tak, właśnie tutaj. Byłam taka przerażona, ale wiedziałam, że muszę mu pomóc. Marek objął żonę. I ta decyzja zmieniła nasze życie na zawsze. Gdy dzielili się historiami i wspomnieniami, ciesząc się piknikiem, znajomy dźwięk dotarł do ich uszu. Skowyt wilka, a zaraz po nim młodszy, rozniósł się echem przez las. Księżyc wstała, jej oczy błyszczały z emocji. Słyszeliście? Są tutaj. Jakby odpowiadając na jej wezwanie, dwa wilki pojawiły się na skraju polany. Starszy wilk, jego sierść teraz przypruszona siwizną, patrzył na nich tymi bursztynowymi oczami, które widzieli tyle razy. Młodsza wilczyca, pełna życia i ciekawości, zrobiła krok do przodu. W tym momencie księżyc zrobiła coś, co zaskoczyło jej rodziców. Powoli, łagodnymi ruchami podeszła do wilków. Zofia wstrzymała oddech, ale coś w jej sercu mówiło jej, że wszystko będzie dobrze. Księżyc zatrzymała się kilka metrów od wilków i z wielkim szacunkiem skłoniła głowę. Ku zdumieniu wszystkich oba wilki odpowiedziały, również skłaniając głowy. To niesamowite, szepnął Marek, biorąc Zofię za rękę. Zofia ze łzami w oczach skinęła głową. To tak, jakby przekazywali dziedzictwo następnemu pokoleniu. Wilki pozostały tam jeszcze przez chwilę, ich oczy utkwione w rodzinie. Potem z ostatnim skowytem, który zdawał się wypełnić cały las, odwróciły się i zniknęły między drzewami. Księżyc wróciła do rodziców. Jej oczy błyszczały mieszanką emocji i nowo odkrytego zrozumienia. Teraz rozumiem, powiedziała cicho. Wszystko, czego mnie nauczyliście, wszystko, co przeżyliśmy, to część czegoś większego. To nasz obowiązek, by kontynuować to dziedzictwo, pomagać innym, szanować naturę. Zofia przytuliła córkę,
czując jak jej serce przepełnia się miłością i dumą. Tak jest, kochanie. I zrobimy to razem, jako rodzina. Marek dołączył do uścisku i przez chwilę trwali tak, zjednoczeni miłością, wdzięcznością i obietnicą jasnej przyszłości. Gdy słońce zaczęło zachodzić, barwiąc niebo odcieniami złota i różu, rodzina ruszyła w drogę powrotną do domu. Ale teraz szli z nowym zrozumieniem, odnowionym poczuciem celu i połączenia. Dziedzictwo wilka, które zaczęło się od aktu współczucia tyle lat temu, będzie żyło dalej poprzez nich. W każdym lekarstwie przygotowanym z miłością, w każdym pojeździe naprawionym z troską, w każdym pacjencie leczonym ze współczuciem, duch wilka będzie obecny, przypominając im o znaczeniu dobroci, odwagi i szacunku dla całego życia. I tak, gdy cienie się wydłużały, a pierwsze gwiazdy pojawiały się na niebie, Zofia, Marek i Księżyc szli ku przyszłości, prowadzeni odległym skowytem wilków i obietnicą nowych przygód, które miały nadejść. Krąg się zamknął, ale ich historia, jak sam las, będzie nadal rosła. Zmieniała się i inspirowała przez wiele pokoleń.